amigos. Dzień dobry wieczór. Dzisiaj kodowane rozmowy, część czwarta. Ze mną jest Tomasz Wesołowski. Cześć Tomek, miło mi Cię powitać. Jeżeli ktoś z Was jeszcze Tomka nie zna, to Tomek jest założycielem m.in. Kluaw. Jest to platforma dla deweloperów do zarządzania projektami no-code. No-code, o czym dzisiaj dość mocno porozmawiamy. A oprócz tego jest też współzałożycielem Edwarda, Edward AI. To jest asystent wsparcia działu sprzedaży. I Edward powstał ponad chyba 7 lat temu, jak jeszcze asystenci nie byli modni, jak mało kto słyszał o asystentach. W 2016, tak, dokładnie 2016. Byłeś też dyrektorem zarządzającym w Empathy Internet Software House i pełniłeś rolę dyrektora zarządzającego i członka w Unity Group, więc bogate doświadczenie. Wszystko się zgadza, tak. Więc byłeś dość blisko związany z IT, a teraz jesteś mocno w no-code. Ten no-code to jest IT? Czy to jest gdzieś obok IT? Czy to jest poza IT, twoim zdaniem? No, zdecydowanie IT. Zdecydowanie. Zdecydowanie IT, tak. Cały czas IT. I to jest takie podchwytliwe troszkę pytanie. Trochę podchwytliwe pytanie, bo dzisiaj, wczoraj właściwie trochę chciałem właśnie rozpromować ten webinar na niektórych grupach na Facebooku. Związany właśnie z programowaniem albo dla początkujących programistów. Jak się gdzieś pojawiła fraza no code, to od razu leciał tam ban, albo post nie został zaakceptowany. Nie ma lekko, tak. No, nie ma lekko. Szczególnie tak. Szczególnie. Życie no codera jest ciężkie. Z jakiegoś powodu osoby takie stricte będące programistami albo chcą zostać programistami, to wydaje mi się, że uważają, że to nie jest prawdziwe programowanie z jednej strony, ale trochę nie o to tu chodzi, tylko o budowanie w sumie aplikacji, budowanie produktów. A właśnie jak to wygląda z perspektywy no-code'u? Powiedzmy, że ja chciałbym stworzyć jakąś aplikację, ale nie chcę dotykać kodu. I na przykład za co mógłbym się zabrać? Znaczy, według mnie to jest takie mylne podejście, że no-code to jest coś gorszego niż programowanie. Nie dotykamy kodu, czy to nie jest prawdziwe programowanie. Tak naprawdę no-code to jest nic innego niż taka graficzny interfejs użytkownika do programowania. Mhm. Nakładamy sobie graficzną nakładkę, no i w tym programujemy. Czyli jeżeli nie mamy pojęcia o tym, co chcemy stworzyć, o jakiejś logice związanej z tym, jak budować w ogóle produkt, no to nic nie wyklikamy. Natomiast no-code otwiera możliwości przed osobami, które nie są techniczne, miały pomysł, ale z różnych powodów nie chcą albo nie potrafią uczyć się programować do budowy właśnie swoich produktów i do uruchamiania swoich projektów i pomysłów. A dla doświadczonych programistów, którzy się tylko do tego przekonają, po prostu przyspiesza pracę i to jest według mnie też warte podkreślenia, że to nie jest tak, że to jest tylko dla osób nietechnicznych, które gdzieś tam coś sobie wyklikają i to jest jakaś prosta stronka typu WordPress, to wręcz przeciwnie, tak? Jeżeli potrafimy programować, jesteśmy programistą, no to jesteśmy w stanie z tego wyciągnąć naprawdę dużo. Mm-hmm. Ja też pamiętam parę dobrych lat temu, powiedzmy 5 chyba lat temu, miałem taką potrzebę na platformę kursową. I jako aktywny programista wówczas stwierdziłem, nic mi nie pasowało na rynku, no to stwierdziłem, napiszę sobie samemu tą platformę. I to była jedna z gorszych decyzji, tak jak każdy programista musi mieć swojego CMS-a, no to ja napisałem taką platformę. Działała, natomiast potem ją trzeba było utrzymywać, poprawiać i to już zaczęły się schodki. Potem zmigrowałem na inną, ale ostatnio od jakichś powiedzmy 2 lat chyba też zacząłem tak jakby dopuszczać takie możliwości, że programiści też mogą korzystać z narzędzi no-code. I aktualnie chociażby korzystam z Webflow, które mi bardzo fajnie zastąpiło WordPressa jako taki mechanizm CMS-owy. Plus dodatkowo mam na tym też platformę e-learningową. Ale nie piszesz HTML-a i CSS-u ręcznie w notatniku, jak chcesz zrobić stronę, tak? To tego się już od dawna nie robi. Nie, tego już się nie robi. I tak samo za jakiś czas będzie z aplikacjami internetowymi czy to mobilnymi. To teraz nikt nie myśli o tym, że uruchamiając stronę, nikt nie myśli o tym, że żeby usiąść, pisać kod HTML-owy, CSS i potem tego HTML-a czystego gdzieś wypuszczać, tak? Albo uruchamiamy Webflow, albo WordPressa, albo jakiś kreator i w tym sobie tworzymy.
Tak, więc właściwie ja dopiero tak po jakimś czasie właściwie się przekonałem i zacząłem doceniać, bo teraz każda jakby modyfikacja, no to właściwie się sprowadza do tego, żeby sobie trochę wyklikać. I wiem też Tak. czasowo, mógłbym to oczywiście zakodować, ale to jest czas. I potem właśnie utrzymanie, chyba w pewnym wieku po prostu jest inny przelicznik, bardziej ten czas po prostu się Tak. chyba zaczyna liczyć i zaczynamy to doceniać. A słyszałem też, że za pomocą różnych narzędzi no-code można wygrywać hackatony. Czy to jest No to taka... do hackatonów czy do jakichś startup weekendów to się nadaje idealnie, bo zamiast prototypu na kartce czy prezentacji czy jakiegoś mockupu jesteśmy w stanie odpalić apkę rzeczywiście w ciągu 2 dni i to taką, która działa. Więc z punktu widzenia jakichś hackatonów czy konkursów, no te narzędzia dają mega możliwości. I to też nie jest tak, że to jest tylko do tworzenia prototypów, czyli ten prototyp potem wrzucamy do kosza. Możemy go oczywiście dalej rozwijać, ale do hackatonów według mnie jest super. Okej, okay. To muszę się na jakieś wybrać. Muszę się na jakieś wybrać. Zobaczę, co jest w kalendarzu. Jak to jest właśnie z tymi możliwościami skalowania? Powiedzmy, że stworzyłem już projekt, ten projekt załapał. Mam pierwszych użytkowników i nagle coraz więcej zaczyna się rejestrować. A jak to właśnie wygląda? No, trochę to zależy od tego, jak podejdziesz na samym początku, czyli jaką wybierzesz platformę. Tych platform do tworzenia apek jest dużo. Sposobów, w jakich możemy stworzyć apkę, też jest dużo. No i tutaj troszeczkę jest tak jak ze zwykłym programowaniem, czyli jeżeli sobie dobrze wszystko na samym początku zaplanujesz, to się będzie skalować. Jeżeli na początku zrobisz bałagan, no to potem dalej ten bałagan będzie się jeszcze pogłębiał. No i wadą właśnie podejścia takiego no-kodowego tak jakby przekazania tych możliwości tworzenia apek dla osób, które są kompletnie nietechniczne, jest to, że jesteśmy w stanie bardzo szybko zacząć, bardzo szybko wystartować z projektem, ale bez znajomości jakichkolwiek podstaw technicznych jest to, nie jesteśmy w stanie sobie zrobić dużo krzywdy, czy na przykład w ogóle źle zaprojektować logikę działania, źle zaprojektować architekturę. Po prostu takie logiczne myślenie techniczne bardzo się przydaje. Nie musimy pisać kodu z języka programowania, ale musimy od strony logicznej sobie to wszystko dobrze zaplanować. To jest ważne. Okej. Okay. No to tutaj tak trochę przypominają mi się nowe projekty, takie typu Greenfield, gdzie w sumie wchodzimy na te projekty, zaczynamy, na początku jest fajnie i szybko, ale potem i tak się okazuje, że parę rzeczy zostało albo nieprzemyślanych, albo coś trzeba teraz zmieniać, więc podejrzewam, że tutaj jest bardzo podobnie. Start pewnie jest No tak. szybki, a później to wszystko spowalnia. To znaczy, zależy od tego, jak wystartujemy, tak? No bo jeżeli wystartujemy z jakiegoś frameworka, bo też są do tego gotowe frameworki, albo mamy już wcześniej jakieś doświadczenie, no to startujemy z taką architekturą i z takim planem, który potem się będzie skalował. Jeśli nie, no to potem musimy przerabiać i przerabiać. No a dokładnie tak samo jak programując. Podobnie w sumie. A jeżeli chodzi o te narzędzia no-codowe, bo ja tutaj wspomniałem troszeczkę o nowych projektach, trochę o hackatonach, ale dla kogo tego typu narzędzia mogą się sprawdzać? Czy to są na przykład freelancerzy, małe zespoły, czy też na przykład duże organizacje mogą korzystać z tego typu narzędzi? No, duże organizacje już od dawna korzystają z narzędzi typu Microsoft Power Platform, czy z platform typu UiPath do automatyzacji, do tworzenia różnego rodzaju rozwiązań biznesowych bez kodowania, tak zwanych low-code'owych. I to nie jest żadna rewolucja jakby w dużych organizacjach. Dla freelancerów czy dla mniejszych firm są również platformy, które są dla nich dostępne. Dla średnich firm, które chcą sobie coś wydevelopować różnie, czyli są po prostu różne narzędzia do różnych segmentów rynku. No nie jest tak, że no-code to jest jedna rzecz, tak? To jest po prostu grupa narzędzi i do różnych segmentów rynku są różne narzędzia, więc tak naprawdę w każdym miejscu, w każdej branży czy w zależności od wielkości firmy takie narzędzia no-code znajdują zastosowanie.
No, w korporacyjnych bardziej korporacyjne, w startupowych bardziej startupowe, tak to. Okej. Okej. Muszę zadać jeszcze takie pytanie. Czy no-code zastąpi programistów? A w części na pewno tak, czyli w sytuacji, że chcemy, w której chcemy sobie stworzyć, mamy jakiś pomysł, chcemy stworzyć sobie swój projekt, chcemy stworzyć, nie wiem, uruchomić swój startup, czy po prostu jakiś biznes, to do tej pory bez programistów, czy bez software house'ów to było niemożliwe. Znaczy do tej pory, czyli jeszcze kilka lat temu, tak? Bo to nie jest coś, co się wydarzyło wczoraj. Teraz możemy włączyć narzędzie, wyklikać w cudzysłowie sobie ten pomysł bez konieczności zatrudniania czy bez konieczności angażowania programistów. I w sytuacji takiej, że nie wiem, mówi się ludziom, że programowanie w przyszłości jest, będzie dużo pracy dla programistów, czy szczególnie dla juniorów i na pewno będą potrzebni, no to według mnie nie będą. Czyli i AI, i no-code zmieniają to postrzeganie. Natomiast dla osób, które są bardziej doświadczone, dla midów i seniorów, takie narzędzia tylko i wyłącznie będą ułatwiać pracę. I ze znajomych, których mam, znajomych programistów, wielu już się przekonało do narzędzi no-code'owych i po prostu zaczęło ich używać z takiego punktu widzenia, że im się już po prostu nie chce programować. Tak? Jak ktoś jest seniorem, to nie jest to dla niego nic fajnego, żeby siedzieć przed kodem, klepać któryś raz tą samą rzecz. Tutaj jest w stanie zrobić to po prostu szybciej, łatwiej i przyjemniej. I takich osób nie zastąpi, ale im ułatwi pracę i przyspieszy im pracę. To trochę jest tak jak z narzędziami AI-owymi, tak? No. Część osób będzie niepotrzebna, no bo nie, ale dla większości takich, które będą chciały z tego korzystać, będą chciały się zaangażować, to po prostu będzie przyspieszać. No tak, tak jak ostatnio gdzieś umiejętność korzystania z narzędzi AI-owych, czy tam co-pilota powiedzmy, do takiego per programingu, no to też w sumie coraz więcej widzimy, że narzędzia node-kodowe po prostu są jakby kolejnym skillem, którego teraz trzeba się nauczyć. Tak mi się wydaje. To się chyba trochę zmienia po prostu sposób pracy, na zasadzie, że nie wszystko trzeba siedzieć i klepać i kodować, tylko bardziej skupić się na rozwiązywaniu właśnie problemów. To wydaje mi się, że analogia do stron internetowych jest bardzo dobra, tak? Bo nie wiem, jakieś 15 lat temu jeszcze pisanie stron od zera było modne, teraz nikt już tego nie robi. No, prawdopodobnie tak. Może jeszcze gdzieś na bootcampach, gdzie po prostu trzeba tę podstawę poznać, ale, ale tak. Ja bym wrzucił jeden komentarz, który jest bardzo ciekawy. W takim razie lepiej stawiać aktualnie na rozwój w kierunku na przykład Webflow, czy uczyć się Next.js-a? No to jest, powiem Ci, bardzo trudne pytanie. To są dwa różne światy, tak jak my sobie powiedzmy tutaj troszeczkę siedzimy. Tak? Za pomocą Webflow będziesz w stanie budować strony i trochę bardziej zaawansowane aplikacje. A Webflow ma między innymi, może Wam potem pokażę Webflow, jak tam mam powiedzmy od środka, bo tam mam i system, za pomocą którego jest zbudowana strona, webamigos.pl, jeżeli sobie wejdziecie, to chociażby stoi na Webflow, ale pod spodem jest też wykorzystany CMS, czyli niektóre elementy, takie jak powiedzmy wydarzenia, posty, są zaciągane z takiej powiedzmy bazy danych. Tam ani jednej linijki kodu nie musiałem napisać i powiedzmy na takie potrzeby mi to spokojnie wystarcza. Natomiast też przygotowujemy jobboarda, którego moglibyśmy zrobić za pomocą no-code'u, ale tam chcemy mieć troszkę większą kontrolę i potem to jest projekt, który będzie przez kilka lat powiedzmy rozwijany i w związku z tym, że chcemy mieć troszkę większą kontrolę i takie iteracyjne niektóre elementy dodawać, no to tutaj się z kolei na Next zdecydowaliśmy, bo później dołączyli coś programiści. Natomiast w dzisiejszych czasach to zależy, czy chcesz budować właśnie strony, aplikacje, czy chcesz może bardziej skomplikowane jakieś systemy, bo za pomocą Nexta można trochę bardziej, wydaje mi się, skomplikowane rzeczy budować, ale mogę się mylić, albo za dwa lata to, co teraz powiedziałem, kompletnie się zdezaktualizuje,
i tak narzędzia no-code pójdą do przodu, że Next w ogóle nie będzie potrzebny. No, na pewno nie zaszkodzi nauka Nexta i w ogóle programowania. Tak? Bo to jest świetna podstawa do tego, żeby potem używać no-code'a. Tak? To, Tak. jeżeli ktoś się uczy teraz albo już się nauczył, to na pewno mu to nie zaszkodzi. Są jeszcze takie projekty, które pojawiają się od niedawna i umożliwiają na przykład budowę APEK na Webflow. Czyli to są takie dodatki do Webflow, które umożliwiają budowę APEK, tak jak na przykład WISE, które dość niedawno się pojawiły. I dużo agencji Webflow zaczyna korzystać z tego WISE zamiast z jakichś innych. Więc to jest też fajna rzecz. Czysto, tak? Tak. Okej, okay, czyli taka nakładka na Webflow. Okay. Dokładnie tak. Dokładnie Czyli tak. Masz tam. Nie ma to jak nakładka na nakładkę. No, możesz podłączać sobie różne źródła danych, masz do tego workflowy bardziej zaawansowane niż w Webflow, więc to jest mega i wiem, że dużo agencji Webflow właśnie z tego korzysta, a część przesiada się na przykład na Babla albo robi w Webflow i w Bablu. Okej, spoko, spoko. Tutaj jeszcze jeden komentarz od Maćka. Jak z perspektywy osoby promującej no-code patrzysz na frameworki typu Astro? Czy twoim zdaniem do tworzenia projektów opartych na kontencie ma to jeszcze sens? Astro, o które Astro chodzi? O Astro.js? Może ja się tutaj nieco wypowiem. To zależy trochę od organizacji, bo tutaj Astro zadziała nieco podobnie jak powiedzmy Next czy powiedzmy Gatsby, to pewnie w tym kontekście, gdzie są jacyś content editorzy i ci content editorzy w narzędziach typu Contentful czy Strapi wyklikują sobie ten content i później mamy ten content zamieniany na takie statyczne HTML i możemy sobie to wyświetlać, więc to nieco zależy od wymagań organizacji. Natomiast wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach to są porównywalne narzędzia. Kilka lat temu tworzyłem taki projekt dla jednej z największych w sumie telewizji w Niemczech i tam nie było, narzędzia no-code'owe nie były jeszcze rozwinięte, więc faktycznie to musiało być serwowane przez statyczną treść, żeby te wszystkie różne programy były wyświetlane, więc to był Next, jeszcze ten starszy, chyba 10 czy 11 i Contentful. Więc zaciągaliśmy z Contentfula te wszystkie dane, jak ktoś sobie kliknął save'a i wyświetlaliśmy. Dzisiaj spokojnie to można, powiedzmy, bez kodowania w takim Webflow sobie ogarnąć. Zwróć uwagę na to, że dla projektów, które mają mieć duży ruch, ale naprawdę duży ruch, czyli dziesiątki albo setki milionów odwiedzin, to narzędzia typu właśnie Webflow nie do końca mogą się sprawdzić. Czyli w sytuacji, nie wiem, jakiegoś, nie wiem, ostatnio miałem prezentację, w prezentacji do mnie podeszły osoby, że jakby one chcą zbudować sobie Webflow, mają klienta z agencji, tak, że mają klienta, który ma jakiś e-commerce i teraz będą go przepisywać, może by to zrobić w Webflow, może w Bablu, no i tam im podał takie benchmarki związane z tym, że ma być, nie wiem, tam kilkanaście milionów odwiedzin w miesiącu, tak, no to Webflow, no może by i dał radę, ale to koszty wtedy w planie interfejsowym to już całkowicie przekroczą sens tego, więc tak jakby dla takich projektów to raczej nie. Tak, no właśnie o tym pricingu trzeba pamiętać. Jak startujemy albo jesteśmy gdzieś tam w medium, jeżeli chodzi o liczbę użytkowników, no to już jest jeszcze fajniej kolorowo. No potem jak idziemy w grube miliony, no ale no tego możemy sobie życzyć, tak? Żeby nasze apki, żebyśmy o, mieli tego typu wtedy problemy. Można przepisać, tak. No tak, właśnie. Wtedy można przepisać. Jak już będziemy szli w miliony, to nawet i znajdzie się budżet, żeby to przepisać na narzędzia. Tu mamy pytanie od Krzyśka. Najlepsze rozwiązania no-code dla apek mobilnych. Adam, na początek, żeby zacząć, bardzo szybko jesteśmy w stanie postawić apkę mobilną, prostą. Znowu, przy dużym ruchu, przy jakichś bardziej skomplikowanych rzeczach Adalo nie da rady. No i Flutterflow oczywiście, tak? Flutterflow, który
zdobyła coraz większą popularność, ma bardzo dużą społeczność ludzi i z Flutterflow jesteśmy w stanie wypuszczać aplikacje i iOS-a, i iOS-owe, i Androidowe. A jakbyśmy mieli znowu dużo użytkowników, to możemy skorzystać z React Native chociażby i to nam też spokojnie pozwoli wygenerować aplikacje na App Store i Google Play'a. Okej, może zrobimy jakieś demko narzędzi. Może powiedzmy, że idę sobie na ten hackathon i chciałbym od czegoś zacząć. Na przykład, nie wiem, wygenerowanie pomysłu, no, albo wygenerowanie logotypu, a potem osadzenie tego to w mojej aplikacji no-code'owej, bo do tego wszystkiego właściwie już są narzędzia, z których można korzystać. No to pomysł możemy sobie wygenerować pomysł można wymyślić w ChatGPT. Albo możemy skorzystać z jakichś generatorów pomysłów. Natomiast zwykle na hackathonie jakiś pomysł jest zarzucony, tak? Więc możemy wyjść od czegoś, nie wiem, rzuć jakiś temat i spróbujemy coś zrobić. Co byś chciał? Nie wiem. Dowóz pizzy dronami. No, spoko. Okej, taki sztampowy, nie? Tak, bardzo typowy, no. Taki. Wpadło, bo trochę głodny jestem, a dawno pizzę jadłem. Wiecie co, to ja może coś tu poudostępniam. No to tak, najpierw wymyślamy nazwę. Czekajcie, udostępnię ekran i już wam pokażę, jak do tego można podejść. Share screen. Cyk. Dobra, jest. Okej. To ja to dodam twój ekran i... Ja do nas często korzystam z Namelixa. Zacząłem korzystać z Namelixa jeszcze zanim chat GPT się pojawił. Oczywiście teraz nazwę może nam wymyślić chat GPT. Natomiast Namelix bardzo fajnie się do tego nadaje. No podajemy mu tutaj słowa kluczowe, czyli pizza, drone, delivery. Ale myślę, że chat GPT też by sobie poradził. Teraz dajemy mu tutaj styl nazwy. Przeklikujemy się i opisujemy jedno, jeszcze w jednym zdaniu, czym się ten biznes ma zajmować, czyli website. Od razu możemy mu zaznaczyć, żeby sprawdzał nam domeny. Do tego, no jak klikniemy generuj, to on generuje nam nazwy i od razu generuje też logotypy do tego. Na przykład Pizzodron, Drapizza, Flaiza, Pizza, więc... No jest, od razu logo, od razu mamy logo. Tak, bo to jest w ogóle... Sky Pizza, o to mi się podoba. Tak, które, gdzie to jest? Pierwszy, Sky tak. Pizza. I to jest w ogóle, Namelix to jest serwis brandmarka, brandmark to jest generator logotypów. Czyli brandmark odpalił Namelixa, żeby przekierowywać ludzi. No i teraz jak mamy tutaj, popatrz, to tutaj cyk, cyk. No i możemy sobie wybrać jakiś styl. Na przykład taki. Tu od razu dostajemy też identyfikację, wszystko. Okay. Więc możemy, Teraz mogę puszczać reklamy, tak? Zakładając. No dokładnie, jakby dostajesz też branding na social media. Wizytówki, księgę znaków, wszystko. No i to teraz jak chcemy sobie kupić, no to mamy albo za 25 zł dolarów sam logotyp, albo za 65 dolarów mamy wszystko, czyli brand guide, wizytówki, social media, prezentacje, co tam chcemy. Więc jeśli chodzi o pomysł to jest, to tak to wygląda. No i co, możemy sobie teraz wziąć ten logotyp, nie? I tak, metodą copy'ego paste'a. Tak, no to oczywiście wykorzystać z tego produkcyjnie potem nie możemy, ale, ale tak wam pokażę. No i ja do APEK korzystam z Babla, tego względu, że nie wiem, kiedyś się go nauczyłem i jak się już człowiek nauczy Babla, to widzi, że on ma największe możliwości i w zasadzie nie daje jakichś specjalnych ograniczeń. Tak wygląda interfejs Babla do budowy APEK. Okay. No i w Bablu mamy wszystko w jednym, czyli baza danych, workflowy, design,
Hosting, wszystko, wszystko. Okej, czyli tak, design to mogę sobie budować jakby Tak, aplikację, dokładnie. tak? Workflow, no to Workflow. masz logikę Okej, czyli jakaś tam logika. biznesową. Dobra. Tak, danych są dane. Od razu natywnie jest autoryzacja, baza użytkowników i jest wspierana. W stylach są style naszej aplikacji. Tutaj możemy sobie określać, nie wiem, czcionkę Czyli i tak, tak dalej, kolorki, okej. nie? Więc to możemy od razu sobie określimy ten taki, bo ten to logo to był taki pomarańczowy, więc od razu możemy to sobie zrobić. Tak, a tekst będzie biały, a kontrast będzie dobra. Spróbujmy w ten sposób. Potem pluginy. No w pluginach tu jest siła Babla, bo mamy pluginy do Okej. wszystkiego. Aha, I czyli jakiś do backendu, i marketplace, do tak? frontendu. Tak, tu jest kilka tysięcy pluginów. Do czegoś nie można zrobić, to jest na to plugin. Jak nie ma pluginu, to można to zrobić sobie w JavaScripcie, więc to jest no jakieś O, tam i tutaj, ustawienia, wiadomo, i logi, nie? tak, tutaj bym Serwera. podkreślił jeszcze właśnie w JavaScriptie, prawda? No bo to jest narzędzie, które można swoje te snippety kodu dodać, więc jeżeli ktoś jeszcze potrafi dodatkowo programować, to może tutaj po pierwsze Tak. szybciej zaprojektować jakąś aplikację, a po drugie sobie ją rozszerzać, tak, jeżeli Dokładnie tak. zna język. Dlatego mówiłem tak, że znajomość programowania, szczególnie JavaScripta, nie szkodzi, a bardzo, bardzo pomaga. No i co? I w zakładce Design budujemy sobie naszą aplikację. To wygląda mniej więcej tak, że tutaj mamy ten przybornik do właściwości każdego z elementu. Ja nie będę go szczegółowo omawiał. Jak ktoś chce, to jest tam Okej, gdzieś content, na którym to buduje, ale tak jakby tutaj budujemy sobie layout naszej aplikacji, nie? No i możemy sobie na czyli przykład dodać. tak po programistycznemu powiedzmy, bo wiem, że tutaj są osoby, Content. które na przykład projektują, no to jest layout i możemy na przykład z Flexboxa tak jakby korzystać, określać kierunek kolumn, takiego tutaj, Dokładnie tak, tak. kierunek O, to jest na elementów. Flexboxie. Dobra, no i teraz sobie. Dobra, zrobimy sobie dwie kolumny, czyli lewa na przykład na menu, a prawa na content, i tu wstawimy to nasze logo, które przed chwilą ukradłem. Nie mów głośno, bo ban poleci. No to Zapożyczone. zapożyczyłem. Tak. No i tak to mniej więcej wygląda, nie? Dobra. No i teraz co? Teraz wypadałoby mieć jakiś katalog pizzy. W ogóle jestem głodny, a wymyśliłeś ten temat z pizzą taki, że nie wiem, zaraz No ja też. na wieczór. Musimy, Dobra, nie, zróbmy już sobie. nie możemy się poddać. Teraz już trzeba. No i co? Przechodzimy do zakładki data, tutaj mamy bazę danych. W Bablu to się nazywa tabela bazy, tylko data type. To nie nazywa się tabela, no to oczywiście jest tabela. W ogóle pod spodem jest PostgreSQL. Tak, jak O, kogoś to no to. interesuje, to pod spodem jest PostgreSQL. No i co tutaj mamy? Pizza, no to będą nasze pizze. I co tam będzie w pizzy? Czyli nazwa. Ananas. No nie, na razie projektujemy tą bazę, nie? Więc zaraz będziemy ją Okej. uzupełniać. Czyli nazwa i co? I zdjęcie. Na przykład, tak? I cena. No i tutaj mamy od razu, widzicie, pole typu image, a cena to będzie pole typu liczba. I tak sobie projektujemy bazę. I chcę coś zmienić, no to tutaj zmieniam. I teraz od razu do tego wszystkiego, co tutaj stworzyłem, mogę się odwoływać w zakładce design, w zakładce frontend. W zakładce update'a mam podgląd danych, więc mogę sobie tutaj wpisać jakąś pizzę, czyli na przykład ananas. Pizza ananas będzie za 50 zł, tak? Trzeba było znaleźć jeszcze jakieś zdjęcie pizzy, to zaraz znajdę. I wrzucimy. Dobra. Tu na szybko. Tak, żeby wam pokazać to paskudztwo. Dobra. I wrzucam teraz pizzę z ananasem tutaj. Cyk. I oczywiście tak się nie wyklikuje się tego wszystkiego, a druga będzie nie Margarita. Margarita, czy nie wiem jak, salami. Salami będzie za 60 zł. Oczywiście na piechotę dodawanie jest bez sensu, więc to się robi albo uploadem
z CSV-ki albo tworzy się frontend do tego, żeby sobie dodawać. To teraz zrobię tylko, żeby wam pokazać mniej więcej, jak to będzie za chwilkę wyglądać. Dobra, mamy dwie pizze w katalogu. Cyk. No i teraz wchodzimy tutaj, żeby sobie pokazać te pizze. Czy pokażemy je tutaj w zakładce content. Jest taki element typu repeating group, czyli lista, powtarzalna grupa. Wklejamy go na stronę. Tu sobie oczywiście go strujemy. No i co? I podajemy mu źródło danych, czyli tutaj w tym repeating group będziemy mieć pizzę. Typ danych pizza i skąd one mają przychodzić, czyli poszukaj pizzy w bazie danych. No i tu oczywiście możemy dodawać reguły, tak? Na przykład, że price albo filtry, sortowanie, posortujemy je sobie po cenie. Tak? Dobra. I teraz w ramach każdej z takich grup musimy mu powiedzieć, co on tutaj ma wyświetlać, czyli będzie wyświetlał jako tekst, będzie wyświetlał pizza. Widzicie, jak to się tutaj teraz odwołujemy się w ten sposób, że pizza, czyli ten nasz obiekt, i od razu mamy do dyspozycji wszystkie te pola, które sobie dodaliśmy w bazie danych. Czyli tutaj będzie nazwa. Jakbyśmy chcieli sobie dodać na przykład opis, to przechodzimy do danych, dodajemy taki typ danych, na przykład opis, i on od razu nam się pojawi tutaj w design. Widzicie, cyk, od razu jest tutaj. Więc to jest mega wygodne. No i co? I teraz to jeszcze tutaj sobie określamy typ row, czyli będzie nazwa, a obok pokażemy sobie to zdjęcie z bazy. I to będzie tak, znowu pizza i picture. I to będzie, powiedzmy, tej wielkości. No i on teraz tutaj poleci nam z wyszukiwaniem z bazy po pizzach i pokaże nam wszystkie pizze w tej repeating group. I teraz tak, jeśli chcemy sobie to podglądnąć, to nie musimy, nie wiem, robić jakiegoś deployu, generować czy coś takiego. Klikamy preview i od razu wchodzimy w podgląd aplikacji. Gdzie jest? No i mamy już dwie pizze. Okay. I tutaj od razu mi się włączył w trybie debug. Jestem w trybie debug, w którym mogę sobie debugować elementy krok po kroku i tak dalej. To może potem będzie interesujące, tylko jeszcze musimy pokazać ceny. Pizza. Okay. Ile czasu ci zajęło wyświetlenie listy? 5 minut max? Jakoś? No nie wiem, czy tyle aż. Nawet nie wiadomo, czy tyle. No. No i teraz wyświetlimy sobie jeszcze, patrzcie, tutaj cenę. Powiedzmy, ona będzie większa. To oczywiście nie patrzę na to, jak to wygląda, bo to można jeszcze się tym bawić, ale cena będzie sformatowana jako waluta, dwa miejsca po przecinku, dolar. I cyk. I już teraz do podglądu wchodzę, odświeżam i mam sformatowany. Widzicie, $50, 60. $60. No więc mega proste. No i możemy dodać funkcję zamawiania. Czyli co, jak to teraz zaprojektować? No i teraz tak jakby to, o czym mówiłem, nie? Czyli jakby wcześniej, jak sobie zaplanujemy i zaprojektujemy, no to dużo łatwiej nam jest niż wymyślanie tego na żywo. Załóżmy, że będziemy mieli order, tabelę. Tworzymy tabelę order. I w tej tabeli order i w zamówieniu będą pizze. Czyli w zamówieniu będziemy mieć pizzę. Czyli mamy pole typu pizza. I tutaj bezpośrednio robimy sobie link do tej tabeli. Czyli nie musimy znowu kombinować. Lubimy sobie, że to ma być po prostu pizza i to ma być lista. I to jest lista pizzy. I teraz jak tworzymy sobie order, to możemy do niego dodawać listę pizzy. No i jeszcze połączymy sobie to z użytkownikiem, czyli wchodzimy do user, który jest automatycznie dodany, i tworzymy pole orders zamówienia i to będzie lista. Czyli użytkownik ma listę zamówień, a w każdym zamówieniu jest lista pizzy. Tak? Dobrze to wymyśliłem? Chyba dobrze. Chyba dobrze. Jesteś bardziej biegły tak jak technicznie. Na start. Więc mi powiedz, nie? No i teraz tutaj dodamy sobie przycisk. Przycisk dodamy sobie z... Co tam? Dodaj do koszyka, nie? Czy dodaj do zamówienia? Tak? I to będzie... Teraz automatycznie przycisk mu się pojawi przy każdej z tych pizzy. Widzicie? Jest tutaj. I co? I teraz pewnie jakąś akcję na przykład, na kliknięcie. Tak, teraz do przycisku dokładnie tak, nie? Tworzę workflow. Workflow, czyli ta logika. Okej, okay, dobra, dokładnie czyli logika. Tak. No i on mnie automatycznie przenosi do zakładki workflow.
Czyli z design przeskoczyłem do zakładki workflow automatycznie z tego miejsca, tworząc workflow do przycisku. OK. I teraz tak. Tutaj w workflows mamy tak, mamy warunki, co się, czyli kiedy ma być workflow wyzwolone, po kliknięciu albo na przykład po załadowaniu strony, gdy użytkownik jest zalogowany albo nie, co ileś sekund i tak dalej. Więc to są warunki. No i potem co się ma wydarzyć. I tutaj mamy zestaw gotowych funkcji, którymi można się bawić. Oczywiście dodanych jest mnóstwo gotowych, typu tworzenie, zmiana, kasowanie rzeczy w bazie. Może zrobimy tak, gdy strona się załaduje, to stworzymy nowe zamówienie, czyli stworzę sobie pusty order, stwórz rzecz typu order dnia i przypisz go do użytkownika, czyli make changes to current user, order, przypisz to, co stworzyłem. Bubble automatycznie, jeśli chcemy, tworzy nam takich wirtualnych użytkowników za pomocą cookiesów. Czyli jak ja wchodzę na stronę, nawet jak nie mam konta, to od razu jestem użytkownikiem i mogę odwoływać się do obiektu current user. I teraz, dobra, czyli tutaj sobie dodaliśmy to zamówienie. I teraz po kliknięciu tego przycisku A dodamy tą pizzę do zamówienia. Czyli tak, zmieniamy. Może dla uproszczenia zrobię tak, żeby użytkownik mógł mieć jedno zamówienie. Będzie nam prościej. To nie będzie lista, tylko jedno zamówienie. Dobra. To będzie. O. Teraz po kliknięciu Add dodamy sobie tą pizzę do zamówienia. Czyli tak. Zmienimy aktualny użytkownik. Zamówienie, które wcześniej zostało stworzone po załadowaniu strony i pizzę dodamy, która jest w aktualnej komórce. I jeszcze, żeby mieć podgląd, to może w lewej kolumnie sobie stworzymy podgląd tego zamówienia, czyli current order. I tutaj zrobimy sobie też tą samą grupę, repeating group. Tylko tutaj będzie inne źródło danych. Czyli to będą też pizze, tylko że one pójdą nam z current user, order, pizza. Czyli to są pizze, które są w zamówieniu. Nie? I usuniemy przycisk add i zrobimy to mniejszym. Dobra, i teraz mamy taką logikę. Czyli po załadowaniu strony tworzy nam zamówienie. Po kliknięciu Add dodaje nam rzeczy do tego zamówienia. Możemy sobie podejrzeć i zobaczyć, czy to nam zadziała. Dobra, i teraz kliknę Add. O, widzisz, tutaj po lewej nam się od razu wskoczyła ta pizza do tego zamówienia. Cyk, mam dwie pizze w zamówieniu. Ananas i salami. Dodam sobie jeszcze sumę, nie? Tego, co tam. Czyli tak, current order. I tutaj dodam sobie jeszcze, żeby to była suma tego, co jest tutaj w tym niżej, czyli to się nazywa repeating group pizza, nazwę parent order, żeby mieć porządek. I tutaj zrobimy, to będzie tak, repeating group, bierzemy tą pizzę current order, czyli tą listę pizz i bierzemy sobie cenę i sumę. Oczywiście mamy dużo gotowców i on w ten sposób pokaże nam od razu tą sumę i od razu sobie też ją sobie sformatujemy. Formatted as currency, dwa miejsca po przecinku, dolar. Cyk, 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 jest. No. Widzicie? Dodał, jest. Dodał. Tutaj jest suma. Tak. No. Więc tak to mniej więcej wygląda. No i teraz, jeżeli kliknę, dodamy sobie tu przycisk zamów, pod spodem, order. Kolor trochę niefortunnie dobrałem, ale taki mi wygenerował, to po przycisku zrobimy tak, żeby po kliknięciu przycisku zamów, żeby wysłał e-mail do pizzerii, czyli wyślij e-mail, tu, to może do ciebie, co? Tak, może być do A mnie. Tutaj. Przyjmuję zamówienia. Mogę tu wpisać twój e-mail, czy nie chcesz?
Możesz, tak, możesz. patryk@webamigos.pl. Nowe zamówienie. I tutaj wyświetlimy aktualne zamówienie użytkownika, czyli tak, current user, order, pizza, czyli wszystkie pizze, które zamówił. I sformatujemy to jako tekst. Czyli tak, tak, żeby po prostu było w jednym wierszu lista, pizza, nazwa i rozdzielone enterem. Czyli będziemy mieli nazwę, albo możemy mieć nawet nazwę i coś jeszcze, czyli nazwa i this pizza price. Cyk. I to on tam teraz wyślę. Dobra. I usuniemy to zamówienie z użytkownika, czyli bierzemy sobie make changes current user i to order będzie pustem, no? Czyli usuwamy go z użytkownika. No i teraz zobaczmy. Czyli mamy tak, pizza z ananasem, pizza z salami, klikam order, wysłał mail, wysłano, powinieneś mieć maila na skrzynce. No i tak mniej więcej wygląda tworzenie aplikacji. Fajne, proste, Mam. szybkie i przyjemne. Tak, mam. Od Babla dostałem właśnie maila z tą listą. No tak, No prosto, i to są szybko i przyjemnie. podstawy, tak, oczywiście. Tutaj można dodawać sobie swoje elementy do workflow, możemy dodawać JavaScripta, możemy robić sobie akcje w backendzie, możemy wywoływać API. Bubble natywnie też Tak, wystawia właśnie to było API. pytanie. To było Tak. właśnie to pytanie, czy jak zintegrować taką apkę z jakimś Tak. zewnętrznym API. No to zobaczmy, jest API konektor. I teraz w API konektor, jeżeli chcę sobie dać jakieś API, no to tutaj je wywołuję. Nie wiem, czy masz jakieś API, do którego byśmy chcieli się ten, to możemy go tutaj szybko podpiąć. Jakieś na Jakieś API szybko, call. Co my takie tam mamy? otwarte publicznie, chyba nie. Ale na przykład tu można z czata GPT, tak, z OpenAI-em się Tak, połączyć, tak, często tak, tak, tak. wykorzystywane. To do OpenAI w ogóle jest gotowy plugin. Nie musimy się bawić A, już nie musimy plugin się jest. bawić OpenAI i patrzcie, mamy coś Aha, takiego. Tutaj ja jest kiedyś to fajny na piechotę plugin. robiłem właśnie przez konektora. No i patrz, tutaj masz wszystkie akcje, które są w OpenAI. Łącznie z tymi najnowszymi, DALL-E 3 i Assistance. I one ci się pojawiają jako elementy workflow, jak sobie zainstalujesz. Widzisz tutaj. Teraz w Okej. workflow możesz używać, po prostu odwoływać się do tego, do OpenAI. Nie wiem, jest na przykład Weather API, to możemy. No i teraz jak się tworzy takie połączenie, czyli wchodzimy w API konektor, nazywamy sobie to API, czyli to jest API, do którego łączymy. No i tutaj możemy sobie tak, albo zaimportować z curla tego, to wywołanie, albo na piechotę wpisać, tak? Wpisujemy URL-a tutaj. No i teraz tak, autoryzacja, też większość natywnie wspomagana. Dodajemy parametry i już. Jeżeli chcemy, to możemy tutaj, on automatycznie nam generuje JSON-a, możemy też po prostu zrobić sobie z palca wywołanie, więc jest to mega szybkie. A z drugiej strony, Bubble natywnie wystawia API do aplikacji, jak chcemy. Czyli my możemy wystawić sobie wszystkie dane tutaj, oczywiście wszystkie albo te, które chcemy po API, albo możemy tworzyć tak zwane backend workflows. Czyli to są takie workflowy, które siedzą na, nie działają na frontendzie, tylko siedzą sobie gdzieś w tle i można się do nich odwoływać przez API, czyli z zewnętrznych aplikacji. To jest siła Babla, że ta integracja między aplikacjami przez API jest mega szybka i mega, mega łatwa. Patrzę sobie, czy coś tu mamy jakieś. No, więc tak to wygląda. No fajnie, dużo rzeczy można szybko zrobić. A tak się chciałem zapytać o tych użytkowników. Oni zostają tak jakby po stronie Babla, podejrzewam, tak? Jeżeli chciałbym sobie na przykład kiedyś, nie wiem, stwierdzić, że dodam logowanie, nie wiem, przez Google'a czy przez Facebooka, to można też to jakoś ograć pluginem, czy Tak, trzeba. to masz od razu, te social logins są wbudowane. Znaczy oczywiście musisz sobie w tle tak jakby na Google założyć i tak dalej, ale tutaj jest w Bablu jest to obsługiwane natywnie, więc
Jest do tego akcja i plugin. Okej. Chyba jest automatycznie od razu wbudowany. Ja już nie pamiętam, czy jest. Nie, trzeba sobie dołożyć chyba. A nie, jest Okej. Social Network, widzisz? Czyli, Aha. czyli automatycznie można. No i teraz te dane oczywiście można sobie eksportować, tak? To nie jest tak, że one siedzą w bablu i Aha, nie można czyli ich wyciągnąć. to jest akurat fajne, bo nie wszyscy prowajderzy chcą tak jakby to udostępnić potem na Nie, zewnątrz. do dane Okej. masz jak najbardziej, masz tutaj eksport do danych, do CSV-ki, do JSON-a. Okay. Albo przez API możesz się do tego wyciągać sobie te dane, tak? Bo te dane możesz sobie udostępnić przez API. Okej, okay. No bo to też jest taka, ten eksport danych jest dość istotny w ewentualnej właśnie potrzebie migracji czy przejścia na jakieś inne narzędzia. No, No to kodu nie wyeksportujesz, bo to jest tworzone w języku programowania Babel. To jest jeden wielki JSON, Tak. ale dane jak najbardziej. Tak, kod napisze chat GPT, więc więc fajnie. To mi się też tak skojarzyło, jak robiłeś tą powtarzalną listę i te pojedyncze rzeczy. Trochę mi się to skojarzyło z automatyzacjami, na przykład w Make'u. Tam można fajnie różne automatyzacje robić, więc podejrzewam, że na przykład bez problemu można Babla sobie spiąć z jakimś tam Make'iem, zapierem i tak dalej i jeszcze jakąś Tak, tam jak logikę najbardziej. ewentualnie Dokładnie dołożyć. tak, no przez API, wiesz, spinasz sobie Make'a przez API, Make coś przetwarza w tle, potem wraca do Babla, Albo jak webhooka. O, najbardziej. okej. Tak, no Przykład dokładnie. wywołanie Nie wiem, czy webhooka. jest plugin, ale nie jest plugin, nie jest potrzebny. Nie jest nawet plugin, ale po co plugin, jak tutaj bezpośrednio po prostu w API konektorze sobie dodajesz Okej. No webhooki, tak, które są w Make'u, nie? czyli na przykład w workflow, na przykład na kliknięcie w jakiś przycisk w workflow bym zrobił wykonanie takiego Tak. jakiegoś requestu, tak? I to na przykład Dokładnie byłby tak. No. webhook w automatyzacji. O, to Dokładnie spoko. tak. Dokładnie tak. Albo możesz sobie zrobić jakieś recurring workflows, albo takie, które chodzą w tle, na przykład raz dziennie i takie na zasadzie krona i też Bablu to jest automatycznie wspomagane, czyli no Okej. wszystko tu jest. Co tu dużo mówić? Nie ma specjalnych ograniczeń funkcjonalnych. Jedynym ograniczeniem Babla jest to, że to jest Babel, o tak powiem. I to, że jeżeli chcemy tworzyć apkę konsumentką na miliony użytkowników, no to raczej nie w Bablu, ale do takich zastosowań B2B, czy powiedzmy setki, tysiące użytkowników, to jak najbardziej są przykłady biznesów, które działają w całości na Bablu. A właśnie, odnośnie biznesów, ostatnio stworzyłeś taki startup, bardzo ciekawy, A, tak. Simulatera. Tak, mógłbyś coś opowiedzieć o tym? Bo pomysł mi się mega podoba, coś czego potrzebuję. Myślę, że Tak, nie to tylko ja. w zeszły weekend miałem taki webinar o tym, jak stworzyć startup w weekend. No i potem stwierdziłem, że poświęcę weekend na stworzenie takiego projektu. Jest w całości wyklikany w Bablu. W sumie mi zajęło 11 godzin strakowanych stworzenie tego od A do Z. To wygląda na tej zasadzie, że to jest agregator newsletterów, do którego wysyłamy swoje newslettery, on nam robi podsumowanie i raz w tygodniu wysyła nam podsumowanie. Nie mogę wam nawet pokazać, że on jest rzeczywiście zrobiony w Bablu, tylko się przełączę na tamtą apkę i pokażę wam, jak to wygląda od strony. No to jest strony akurat kodu. fajne, bo jak do mnie przychodzą newslettery, to mam kilka takich, które chciałbym przeczytać. Labeluję je sobie automatycznie w Gmailu, a potem i tak nigdy do nich nie wracam, bo za dużo tego wszystkiego. No, A mega tutaj. fajnie działa. Sam zacząłem korzystać. No i co? I mamy tak, mamy stronę indeks, mamy stronę dashboard. W dashboardzie mamy. Mamy co? Mamy Logo nasze newslettery. logo sam robiłeś, czy Nie, też no w logo ogóle? jest właśnie z Brandmarka. To szedłem właśnie tym trybem, który pokazałem na webinarze. Żeby nie było, że tylko mówię, a to Okej. tak naprawdę się nie da zrobić. Nie? I tutaj są te jakby newslettery, które dostaliśmy. No i jest trochę akcji w tle, które zajmują się procesowaniem tych danych, czyli backend workflows. Na przykład jeżeli przychodzi e-mail, no to tutaj jest cały flow tego, co się ma dziać. Między innymi z tym, żeby wysłał To jest request do OpenAI. tak, to jest jedna rzecz właśnie taka ciekawa, która mnie też zaciekawiła, że twoje narzędzie zakłada jakby adres mailowy, osobny adres, inbox, więc każdy, kto korzysta z narzędzia, dostaje swój inbox i potem z tym może to przekazać dalej, tak? Zapisać na jakiś newsletter Dokładnie tak, z właśnie. użyciem tego inboxa. Dokładnie tak.
Dokładnie tak. Więc, no oczywiście procesowanie tych inboxów to nie jest Bablu, tylko w API, która udostępnia taką usługę do zakładania aliasów, ale jakby cała logika i wszystko potem leci przez Babla. No także jakby ktoś nie wierzył, że w Bablu można stworzyć sobie całą aplikację, no to polecam sumaletter.com, potestowanie sobie, jak to działa. Jest tam już podpięte płatności i można kupić to wszystko też pod pełen no kodowo. Mega fajna rzecz. A jaki tam provider jest płatności? Tak z ciekawości pod spodem. To jest Lemon Squeezy. Lemon Squeezy to jest taki provider, dzięki któremu nie musimy się martwić o podatki, tak, bo jeżeli na przykład sprzedajemy na całym świecie i płyną od nas osoby fizyczne, no to teoretycznie powinniśmy się po przekroczeniu jakiegoś progu rejestrować w VAT-ie, rozliczać to i tak dalej. Oni działają jako tak zwany merchant on record, czyli nasz przedstawiciel. I procesują płatności, oczywiście biorąc sobie z tego prowizję, ale tylko raz w miesiącu automatycznie generują fakturę, no i przelewają nam kasę na konto. Ten Aha, jest okej. dwóch takich, Lemon Squeezy i Paddle. Lemon Squeezy jest prostszy i taki bardziej przyjemny. Pod spodem jest oczywiście Stripe, natomiast oni biorą na siebie wszystkie formalności podatkowe, O, więc to fajne, to ze fajne. startupowych rzeczy fajna rzecz. Okej, okay. No spoko. Ostatnia rzecz to chyba walka z księgowością, jak się buduje nowy projekt. No właśnie, więc to jest też coś, co no-code'owa księgowość, tak? Więc No-code'owa Lemon Squeezy księgowość. polecam. Okej, okay, no i faktycznie to wygląda w sumie jak Stripe, ten obrazek po prawej trochę. Tak, no bo pod spodem oni mają pod spodem Stripe'a. To, co oni robią, to załatwiają tax and całe procesowanie subskrypcji, więc to jest Okej, fajne. okay. A z takich jeszcze narzędzi wokół no-code'a, z których ty korzystasz albo które mógłbyś polecić, bo już mieliśmy Ja tak. korzystam jeszcze z Xano. To jest backendowa baza danych, to jest no-code backend do bardziej takich rzeczy, które wymagają większej liczby danych, większego procesowania po stronie backendu. To polecam Xano. Pod spodem też jest Postgres, Postgres natomiast chyba, tak, pod spodem też jest Postgres, natomiast oni mają tutaj bardzo dużo rzeczy. Typu takich automatów, które sobie do tego nakładamy funkcje i tak dalej, a z drugiej strony to jest dużo, dużo bardziej skalowalne niż Babel od strony takiej infrastruktury. Czyli jesteśmy w stanie tutaj, no oczywiście pod odpowiednią ceną skalować to na, ale tu już mogą lecieć naprawdę, przez Xano mogą lecieć dziesiątki milionów rekordów w tych planach wyższych i on sobie z tym radzi. Okej. Tutaj było pytanie, jak tego typu narzędzia radzą sobie z accessibility? No podejrzewam, że po prostu musimy dołożyć pewnie trochę tych tagów, jeżeli chodzi o budowanie w Bablu. Zawsze No można to mamy doinstalować. normalnego, czy ja tego, Mam wtyczkę gdzie ja mam ten accessibility. edytor? Tak, gdzieś zgubiłem edytor, ale nic to. No kod, który wypluwa Babel, no to na tutaj nie zobaczymy, dobra, przez inspektora. Kod, który wypluwa Babel, no wygląda tak, nie? Nic to. Możemy sobie oczywiście dokładać właściwości do tych elementów. No, jako atrybuty prawdopodobnie. Dokładnie tak. Nie pamiętam dokładnie, jaki oni mają nacisk na accessibility, ale wiem, że zawsze można te atrybuty ewentualnie modyfikować, więc dałoby radę ewentualnie to zmienić. I pytanie, a WordPress to ten sam temat? Teoretycznie tak, WordPress to taki prekursor no-code'u, można powiedzieć. Od WordPressa gdzieś tam się To. kiedyś wszystko zaczęło, natomiast... No, WordPress jest nawet wciąż wykorzystywany. Ja też mam kilka Tak. stronek na WordPressie, bo nie mogę jakoś uciec. Ale na przykład dużo jest takich projektów, gdzie WordPress jest tak jakby z tyłu CMS-em, gdzie się te dane wprowadza, a z przodu jest, nie wiem, nawet Webflow powiedzmy, czy jakieś inne narzędzia, czy Babel może być, no bo WordPress ma API restowe, więc można te dane sobie zaciągać. Parę lat temu było takie otwarte publicznie, więc każdy mógł sobie siorbać z każdej strony te rzeczy, ale to trochę zabezpieczyli. Przykłady jakichś większych firm korzystających z Babla. No zależy o co chodzi, jeżeli mówisz o większych, tak? No jak wejdziesz na stronę Babla, to
tutaj masz taką zakładkę związaną z case studies. Można poczytać case studies, takie bardziej enterprise'owe. Zaraz wam to pokażę. Gdzież to jest? Znajdę szybciej. Już na stronie. O, showcase. Tutaj niekoniecznie pod kątem liczby użytkowników, a na przykład przychodów. Czyli co, jakieś takie większe Tak, firmy. no to na przykład to jest fajny case firmy, która korzysta z Bubble'a. Przesiadła się z Codebase'a na Bubble. I jakby to jest biznes, który wczoraj pochwalił się założycie, bo to jakby to jest startup, $1 milion przychodu rocznie, jak na startup fajnie, więc taki startupowy klimat, to ten Better Legal jest fajny. No i oni przeszli z Codebase'a na Bubble'a w pewnym momencie, obcinając sobie koszty developmentu. A jeżeli chodzi o takie bardziej korporacyjne rzeczy, to na przykład jest Athena, w której zbudowali sobie ERP-a na Bubble'u, bardzo fajny case study gościa, który się nauczył Bubble'a. Jeden gość zbudował w rok całego ERP-a, nie, zamiast kupować, więc takie case'y też są. Okej, spoko. Tutaj nawiążę do tego, co Oliwia pisze. Ten Bubble to chyba idzie na moją listę do nauki. Fajnie znać narzędzia, na pewno naukowe dzisiaj i automatyzację. Ostatnio jak przeglądałem oferty pracy pod Webflow, to często dorzucali nice to have właśnie Bubble. No tak, bo to jakoś tam się ze sobą wiąże, nawet uzupełnia czasami. Chodzi o to, że dużo agencji Webflow, które już budują w Webflow od dłuższego czasu, zaczynają wchodzić w temat APEC. Albo wcześniej robiły to współpracę z tymi software house'ami, a widzą, że teraz Bubble można robić rzeczywiście te apki i otwierają sobie sekcję no-code Bubble'a. To jest bardzo fajny interactive learning w Bubble'u, którym to jest takie krok po kroku, czyli jest taka nakładka na interfejs, ona nam pokazuje, gdzie klikać, żeby sobie coś wydevelopować. I w ogóle cała ta sekcja resources w Bubble'u jest, ja się z tego uczyłem. To jest fajne. Tak. Nie trzeba kupować kursu na sam początek, a potem można. Tak, a potem można. Ja w ogóle mam takie wrażenie, że teraz te agencje właśnie korzystające z Webflow to jest takie trochę nowy, jakby to powiedzieć, jakbyśmy wrócili 20 lat wcześniej, jak pojawiały się agencje tworzące na WordPressie różne rozwiązania, to teraz faktycznie docelowo bardzo podobne rozwiązania są budowane, tylko za pomocą innych narzędzi, które są fajniejsze, lepszy UX mają i bardziej, no tak, bardziej dostępne. To jest już bardzo dojrzały rynek. No Webflow ma ponad 10 lat. Ja pierwszą stronę w Webflow zrobiłem chyba w 2012 roku, więc to też nie jest tak, że Webflow to jest coś nowego. I Bubble też ma już ponad 10 lat, więc to też nie jest tak, że ten Bubble to jest nagle coś nowego wyskoczyło. Tylko tym, no, rozmawialiśmy trochę wcześniej, że w sumie te narzędzia są dość długo, ale ten market fit jeszcze po prostu rynek nie był jakby gotowy, albo nie było takie zapotrzebowanie wówczas na tego typu narzędzia, bo jakby WordPress chociażby, no, na co to komu, tak? Jeszcze płacić abonament, jak każdy może WordPressa za darmo wziąć, to uczciwa cena, zamiast hostować. Kwestia RODO. Kwestia RODO. Jak wygląda kwestia RODO i danych przechowywanych na serwerach? W Bubble'u nie możemy wybrać sobie lokalizacji serwera, więc jeżeli mamy taki wymóg, że dane muszą być przechowywane w Europie, no to nie Bubble. Musimy się podpiąć wtedy do jakiejś zewnętrznej bazy danych, na przykład do XANO. Czyli w XANO możemy sobie wybrać lokalizację serwera, na przykład Europa, i wtedy ta zgodność jest. XANO ma w ogóle mnóstwo różnych zgodności z wszystkim. Tutaj jest nawet cała taka zakładka z ich certyfikacjami, więc jeżeli chodzi o takie security, zgodność, compliance, to polecam XANO. Okej, czyli się da. Mateusz, Webflow Amigos. Dobra nazwa. Inny Mateusz. Tomek, byłem ostatnio na twoim live, było spoko, gdzie można cię śledzić, obserwować. LinkedIn, może masz bloga, kanał YouTube. Nie mam, ale na LinkedInie można, jak najbardziej na Twitterze. Ja tutaj jeszcze podeślę w linku link do wydarzenia dzisiejszego i tam na dole są linki do sociali Tomka, więc tam możecie go śledzić.
Matko Bosko, nie wiem do czego to było. Aha, dawno temu, kiedyś to było. Niektórzy mówią, nie zawsze lepiej. Czy możemy liczyć na krótką dyskusję pomiędzy promotorem pisania kodu a promotorem no code? Z czym wiązać przyszłość? I kto tu jest? Aha, bo ty jesteś tym promotorem pisania kody, tak? Tak? Aha, to też Nie czekaj, wiem, ustawimy właśnie. się w dwóch narożnikach. Ja mogę założyć taką A ty czapeczkę jesteś potem promotora teraz pisania potem kodu. za mnie, który mam. Wiem, pochodzę. Tak. To znaczy, ja Według powiem. mnie to się wszystko uzupełnia. To w ogóle jest bez sensu. Według mnie takie podejście, że tylko kod albo tylko no kod, to się świetnie uzupełnia i mówię, pisanie podstawy programowania i nauczenie się programowania na pewno nie zaszkodzi w tym, żeby robić no-code. A to po prostu jest coś, co mega przyspiesza pracę, tak, z mojego punktu widzenia. Z mojej perspektywy, ja trochę już, powiedzmy, siedzę w tym programowaniu i widzę, jak się zmieniały też kompetencje, na przykład programistów. Kiedyś wystarczyło mieć tam jakiś wycinek, żeby tworzyć te aplikacje, powiedzmy, w jakiejś tam PHP i tak dalej. Potem się pojawiło to rozwarstwienie front-end, back-end, potem doszły różne mikroserwisy, bazy danych i tak dalej, i tak dalej. No i też się pozmieniały specjalizacje w IT. Mamy różnych specjalistów, którzy się w różnych kwestiach specjalizują. Natomiast są też różne modele kompetencji, w zależności od tego, jak chcecie podejść do swojej kariery. Są albo modele takie T-shaped, że ktoś, powiedzmy, głęboko siedzi w jakiejś dziedzinie, a trochę na przykład z innych, tak jakby domen ma wiedzę, to jest bardzo fajne. Jest na przykład P, gdzie ma dwie takie mocne nogi. Jest taki grzebyk też, gdzie ktoś kilka różnych takich rzeczy posiada. Na pewno fajnie, jak ma się taki wgląd w różne jakby zastosowania przeróżnych narzędzi, no bo w dzisiejszych czasach no, nie klepie się już kodu w piwnicy, tylko się rozwiązuje konkretne problemy, więc zawsze taka wiedza Wam się przyda. Jeżeli jesteście, powiedzmy, stricte programistami, to narzędzia no code Wam bardzo fajnie pozwolą na przykład zrobić prototyp, powiedzmy, w ramach organizacji czy dla jakiegoś klienta zweryfikować, czy to ma sens. W drugą stronę, jeżeli znacie narzędzia no-code, nauczycie się programowania, to jeszcze lepsze narzędzia, projekty możecie budować, więc dla mnie to się bardzo mocno uzupełnia. I Ważne jest nawet. to, że to nie jest tylko, że to nie jest tylko do prototypów, nie? Tak jakby Tak, to. tak, tak. Tak, ja właśnie tak wspomniałem, że dla prototypów, ale spokojnie możecie na ten pełnoprawny produkt potem zbudować i nie ruszać. I nie ruszać później. Tutaj, czy jest jakiś rynek zleceń dla freelancerów zorientowany stricte na no-code? Pewnie. Pewnie jest. Ja bym trochę Pytanie. odwrócił teraz pytanie, bo to kwestia wymagań bardzo często, prawda? Jeżeli sobie przeczytasz wymagania i się okaże, że tam możesz narzędzie no-code zastosować, klient się na to zgodzi, no to okej. Okay. Może się okazać, że nie wiem, lepiej będzie z tego Dobra. przysłowiowego WordPressa, powiedzmy, To skorzystać. jest przykład takiego marketplace'u welovenocode.com. Okej. Zaraz wam jeszcze wkleję. Zaraz wam jeszcze wkleję takiego bloga, znaczy taki newsletter. A tutaj w międzyczasie odpowiem na jedno pytanie. Może w ramach Mewy machniemy stronką w no-code? Zobaczymy. Tam będą jakieś narzędzia no-code, znaczy automatyzacje na pewno będą, a czy stronka? Może na jakimś live'ie sobie to ogarniemy. Maciek, nie chodzi mi o to, żeby polaryzować, tylko nie da się robić wszystkiego. No oczywiście, nie da się robić wszystkiego na raz, a dobrze robić. Dlatego, ale też jak widzicie, po prostu na tym rynku pracy trzeba mieć coraz więcej jakby takiej świadomości, jakie są narzędzia do rozwiązywania konkretnych problemów. Dlatego ja zawsze podkreślałem, żeby dobierać dobre narzędzia do konkretnych problemów. Natomiast wszystkiego nie da się nauczyć, nie da się wszystkiego poznać. Jeżeli chodzi o programistów, no to tak, będą powstawały narzędzia, czy no-code, czy automatyzacja, ale ktoś to musi zawsze napisać, sprawdzić, utrzymywać i tak dalej. Ktoś musi Jeszcze. pisać narzędzia do pisania no-code'u, tak to. Tak, bo jeszcze AI nie będzie samo pisało tych apek i potem ich rozwijało, przynajmniej przez jakieś 2 lata. Więc programiści, zwłaszcza aplikacji webowych,
To podkreślę, no bo zwróćcie uwagę, że z czego najczęściej się korzysta, albo z aplikacji mobilnych, albo z webowych. Mało kto już instaluje cokolwiek na komputerze, prawda? Więc To wam pokazuje taki newsletter, który nazywa się The Workflows. On zbiera różnego rodzaju oferty pracy akurat z Babla. No to na przykład z Upworka zebrane, z LinkedIna, to akurat jest ręcznie. No są też takie marketplace'y w ogóle dla freelancerów. No to co jest fajne, że jakby w ofertach pracy coraz częściej się pojawia w Babel. Zaraz. I to w ogóle jest oferta Babla. To jest oferta też Babla? Nie, to jest jakieś inne. Dice. Local Developer Babel, nie? Czy jakby w Polsce może nie, natomiast za granicą tych ofert jest całkiem sporo. I też zdalnych. Tu jest na stałe, widzicie. I co musimy umieć? Babla, Make'a, Bumstacka, Maple, Serbo. Takie przykłady. Da się nauczyć. Da się nauczyć. Wydaje mi się, że jeszcze mamy chwilkę. Jeżeli są jakieś pytania, to tutaj Bożena. Ponad 25 lat temu również było no code, ale obecnie już ta aplikacja nie działa. Coś tam się pojawiało. Słuchajcie, czy macie jeszcze jakieś pytania dzisiaj? Może coś wam się zrodziło w głowach. Ja tak jeszcze podsumowując, fajnie, że udało nam się pokazać możliwości no-code'a. Ja bym tutaj oczywiście nie stawiał, powiedzmy, program code'a i no-code'a po dwóch jakby stronach barykady. To są rzeczy, które się uzupełniają, zwłaszcza pod kątem budowania produktów, aplikacji. W wielu takich przedsięwzięciach i z jednego, i z drugiego się na przykład korzysta. I też chciałem nieco otworzyć oczy osobom, bo przeważnie tutaj są osoby techniczne, programujące, że no-code to nie jest coś złego. Wręcz przeciwnie, możecie szybko różne fajne projekty sobie w tym ogarniać. Tak patrzę, pytanek chyba nie ma. Godzinka nam szybko strzeliła, a fajnie się rozmawiało. To co, Tomek? Dzięki wielkie Dzięki. za dzisiaj. Dzięki również. I może się zobaczymy jeszcze kiedyś No, jakby online. było zainteresowanie, to możemy pociągnąć bardziej techniczne tematy, do głębiej wejść, więc ja jestem do dyspozycji. Ja wtedy będę pokazywał, a ty będziesz komentował. Spoko. Spoko. Dobra, to dobrego wieczoru. Dzięki wielkie za dzisiaj. Hej, Dzięki. hej. Hej.